4 miesięcy jesteśmy bombardowani tym sporem. Strony tego konfliktu, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, co chwilę wymyślają kolejne osie tego sporu. Najpierw mieliśmy spór o skład Trybunału Konstytucyjnego, teraz mamy spór o ustawę, a teraz mamy spór, najnowszy spór o publikowanie orzeczenia. My jako w zasadzie jedyna konstruktywne ugrupowanie w tym Sejmie nie tylko przewidujemy te problemy, proponujemy zmiany prawa, które by zapobiegały występowaniu tego typu problemów, ale także na bieżąco reagujemy i przedstawiamy konstruktywne rozwiązania. W grudniu, styczniu przedstawiliśmy nasze 5 poprawek do Konstytucji, które by zapobiegły temu problemowi z publikowaniem, czy raczej z orzekaniem o zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować nasze rozwiązanie na kwestię publikowania przez rząd, czy możliwości niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Nasza propozycja sprowadza się do dopisania kolejnej poprawki do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a mianowicie tego, aby to Trybunał Konstytucyjny sam określał sposób, jak również formę opublikowania wyroku Trybunału. Chodzi nam przede wszystkim o archaiczną sytuację, kiedy to jedna władza, władza sądownicza, jest uzależniona od władzy wykonawczej, która ma narzędzia, w tym przypadku drukarnię rządową, która drukuje w dzienniku urzędowym, bądź to w dzienniku ustaw, czy w Monitorze Polskim, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sama konstrukcja publikowania w formie papierowej jest, co by tu dużo nie mówić, reminiscencją średniowiecznego rozwiązania, kiedy to poddani w ten sposób kontrolowali można władców, aby mogli się zapoznać z prawem stanowionym, i ten wymóg promulgacji, czyli opublikowania w formie papierowej, istniał. Jesteśmy już w XXI wieku. Wiele instytucji, same nawet ustawy czy rozporządzenia w tej chwili ukazują się bądź to wyłącznie, bądź w zdecydowanej większości w formie elektronicznej. Tak samo można traktować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Stąd też proponujemy, aby to Trybunał Konstytucyjny, tak jak ma to miejsce w przypadku innych organów wymiaru sprawiedliwości, sam określał sposób i tryb wydawania w formie publikacji wyroków, które są przez ten organ podejmowane. Cały konflikt toczy się tylko i wyłącznie wokół tej jednej kwestii, czyli tego, czy to orzeczenie, te orzeczenia już te wydane po tej tak zwanej ustawie naprawczej mają być publikowane, czy nie mają być publikowane. I ta poprawka, niepozorna, drobna wydawałoby się, ten spór rozwiązuje, jak sądzimy, definitywnie, dlatego że ona tak naprawdę zadowala wszystkie strony. Bo z jednej strony, rzeczywiście, no tutaj Prawo i Sprawiedliwość może wyjść z twarzą w ten oto sposób, że okej, nie publikuje tych orzeczeń, które są do tej pory, ale z drugiej strony, jak tylko ta poprawka wejdzie w życie, a zakładamy, że może wejść w życie bardzo szybko, jeżeli będzie wola polityczna, to te poprawki do Konstytucji mogą wejść no, nawet w ciągu miesiąca, można by śmiało założyć, to wtedy to sam Trybunał, my tu niczego nie chcemy narzucać, określać, przesądzać, to sam Trybunał określi, które orzeczenia w jaki sposób opublikuje w swoim własnym publikatorze. Ale te drobne zmiany, które proponujemy, na chwilę obecną zupełnie mogą sytuację wyczyścić, pod warunkiem oczywiście, że już te strony okopane na tych swoich okopach faktycznie wyjdą z nich i porozumieją się w tej kwestii.